No i to film, teraz filmik po czyszczeniu pieca. Jak widzicie, tu wszystkie kanały drożne, tam komin też wyczyszczony. O, a tu mogę wyciągnąć. Tam tak co nieco widać. Nie chcę mi się już teraz tego 10 razy wkładać i wyciągać. Tam widać komin. O, może tak trochę. Swoją drogą powiem wam, że takie możliwości, jak teraz daje taka zwykła komórka, to jest. No tu w każdym razie troszeczkę widać ten komin tam. O, widzicie taki kawałek. Tu. O, jak już robimy film, to wyciągnę. O, proszę bardzo. Są takie elementy wkładane. A więc o. Komin tam wszystko przeczyszczony. Tutaj taki trochę jak widać takiej takiej smoły. Jak gdyby takiej sadzy. No jest, jest. Powiem wam, jak w zeszłym 2 lata temu paliłem tylko 2 lata temu paliłem tylko węglem. To jeżeli ten piec się tutaj, tą komorę wyczyściło, to było faktycznie, no widać tą blachę, nie? Bo tylko ten pył się osadzał. Ale powiem wam, że w zeszłym roku, jak paliłem, było dużo więcej tej takiej smoły. O, powiedzmy tego typu, takiego tutaj. Tutaj widać, że jest tego dosłownie na grubość paznokcia, a było tego więcej. Nie? Czyli jak zacząłem palić teraz na nowo węglem i drewnem, to jak gdyby ta temperatura jest po prostu wyższa i ten nagar zeszłoroczny mi się wypalił, a więc zdecydowanie jest różnica. Dobra, włożymy z powrotem te blachy. To są takie prymitywne, powiedzmy, ale katalizatory, które mają za zadanie. Tak dopalać ten żar, który tutaj leci. O, dobrze, tak niech tam więcej jest. Te jest dolne. Jeden głębiej. Drugi płycej. I tak to wygląda po wyczyszczeniu. Piecyk. A więc trzeba powiedzieć sobie wprost, że tego pyłu tutaj było dużo. Tego pyłu tu wyszło całe wiadro. O, całe takie, no nie całe wiadro. No. To już ono jest, syfon około. Ja jestem też brudny jak cholera. Jest tu, jak widzicie, jak górnik z lampką i tak dalej. No jest to brudna praca. Tutaj włożyłem ten kosz z powrotem, bo go się wyciąga. Nie, nie wiem, czy go pokazywałem, ale on jest luźny. Jego się po prostu tutaj tym włazem wyciąga, wrzuca do środka. Jak przy czyszczeniu, czy można nim też poruszać. Tak, tutaj mam taki uchwyt i po prostu w trakcie palenia nim poruszam, żeby obcząsnąć go trochę z tego popiołu. No jest, jest jeszcze trochę jeszcze z takiego syfu, ale ogólnie nie jest źle. Powiem, w zeszłym roku, jak nie paliłem węglem, tylko samym drewnem, to tutaj to całe środowisko paleniska, to wszystko było dużo zimniejsze i po prostu więcej się tej smoły wytwarzało. Faktycznie to, co wielu tu mówiło, że zaraz smołą zawalisz komin, wszystko. Jak widzieliście, komin nie jest jakiś tam. W kominie też było pełno tego takiego właśnie takiego pyłu, nie? Taki. Coś jak popiół, takie coś mniej więcej, nie? A więc no tego popiołu faktycznie było dużo, ale poza tym no to nie było dramatu, nie? A więc tak wygląda piec po wyczyszczeniu. Powiem wam, że teraz jak palę właśnie zespół tym węglem i drewnem, to jakość tych sadzy jest, one są bardziej wypalone, bardziej suche.
dużo mniej się po prostu jak gdyby robi tej takiej dosłownie faktycznie smoły drzewnej, jak to się pochodnie nazywa, nie? O, tu nawet widać tak na drzwiczkach, tak jak są, to można dosłownie, o, w ten sposób zdrapać paznokciem. Trochę drzwiczek, któż tam za dużo nie czyściłem, tylko miotełką obmiotłem, ale w zeszłym roku one miały bardziej grubo tej smoły, a teraz po prostu na wskutek tego, jak to mówiłem wcześniej w tych filmach, tego wypalania w katalizatorze, to po prostu ta smoła, ten nagar zeszłoroczny, on mi się po prostu jakby trochę wypalił, bo na pierwszym filmie, jak zobaczycie, przed rozpoczęciem palenia, to było widać, że ten piec tu fizycznie był bardziej obsmolony jak teraz. To nawet widać, nie? Czy drzwiczki, czy wszystko było dużo bardziej obsmolone, a on był wtedy wyczyszczony jeszcze przed sezonem, nie? A więc no jest różnica. Jest różnica, powiem wam, że jeżeli chodzi o wypalanie, to jest lepiej po prostu. Ten dym nie jest taki smolisty. Dobra, to by było wszystko. Teraz go będę rozpalał. No i tyle w temacie. Na razie, cześć. Hej.